Powiedzmy, że mamy przekształcenie T ze zbioru X w zbiór Y, czyli mamy dziedzinę X przeciw dziedzinę Y, no i każdemu elementowi X T przypisuje pewien element w Y, tylko jeden, prawda? To jest odwzorowanie, przekształcenie, czy też po prostu funkcja. Powiedzmy teraz, że mamy pewien podzbiór, nazwijmy go A, w zbiorze X, w naszej dziedzinie. Czyli mamy tutaj zbiór A i mówiliśmy o tym, co to jest T od A, czyli obraz A w odwzorowaniu T. Czyli co to jest? No bierzemy sobie wszystkie punkty A, no i nasze odwzorowanie każdemu z nich przypisuje pewien punkt tutaj i zbieramy te wszystkie punkty, otrzymujemy w ten sposób pewien podzbiór, prawda? T od A. Czyli definicja jest taka, że T od A to jest pewien podzbiór Y, który otrzymujemy w ten sposób, że bierzemy wszystkie punkty A, które należą do A i bierzemy ich obrazy. I to jest podzbiór w naszej przeciwdziedzinie. Powiedzmy teraz, że jesteśmy zainteresowani sytuacją w pewnym sensie odwrotną, czyli bierzemy podzbiór w Y. Nazwijmy go może S, czyli S jest podzbiorem w Y. Tutaj mamy S. I teraz pytamy się, które punkty z X są przekształcane w ten właśnie zbiór, podzbiór S. Czyli tu mamy X. I pytamy się, prawda, które punkty, szukamy tych punktów, które T przesyła właśnie w S. Czyli tu jest jakiś punkt tutaj. W ten sposób otrzymujemy pewien podzbiór w zbiorze X, który nazywamy przeciwobrazem zbioru S, czyli i oznaczamy T do minus pierwszej od S, czyli T do minus pierwszej od S to jest przeciw zbioru S. Przy czym to jest notacja, nie oznacza, że T posiada odwzorowanie odwrotne. To jest oznaczenie na przeciwobraz, czyli T do minus pierwszej od S to jest zbiór tych elementów, tych X-ów należących do X, takich, że T od X należy do S. Prawda? Czyli to są, tutaj mamy pewien podzbiór T do minus pierwszej od S. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę tutaj, że może się zdarzyć, że w S jest pewien element, który nie jest obrazem żadnego punktu z X. Tak może być. No nie wymagamy tutaj, aby każdy punkt S był obrazem jakiegoś elementu z X. Czyli jeżeli mamy zbiór w dziedzinie, możemy pytać o jego obraz, prawda? Czyli zbiór wszystkich punktów w przeciwdziedzinie, które powstają przez przyłożenie T do wszystkich punktów podzbioru A. Z kolei, jak mamy podzbiór w przeciwdziedzinie, możemy pytać się, które elementy z dziedziny przechodzą na ten podzbiór i wtedy mamy przeciwobraz. No i powstaje naturalne pytanie, prawda, co to jest T od T do minus pierwszej od S, czyli co to jest obraz przeciwobrazu. No, jasne jest, że to będzie pewien podzbiór Y. No i co? I chciałoby się napisać, że to jest S, ale właśnie tak być nie musi, prawda, ponieważ na pewno to jest podzbiór S-a, prawda? No bo z definicji T do minus pierwszej od S, prawda? Popatrzmy tutaj. Jeżeli pewien element X należy do tego, to oznacza, że T od X należy do S, czyli to jest na pewno podzbiór w S-ie. No ale właśnie, tak jak mówiłem, w S-ie mogą być pewne elementy, które nie są w ogóle obrazem żadnego X, prawda? Czyli pewne elementy, czyli na pewno to jest zawarte w S. Może być równe, ale nie musi. No i analogiczne pytanie możemy zadać. Co to jest przeciwobraz obrazu? Tak? Czyli teraz bierzemy tutaj, prawda, pewien podzbiór w X, bierzemy jego obraz i potem wracamy.
I tym razem, prawda, tutaj może się zdarzyć, że prawda, mam ten zbiór A, mam jego obraz tutaj i biorę przeciwobraz. Otóż może się zdarzyć, że nasze odwzorowanie posyła pewne elementy spoza naszego zbioru A w te same miejsca, gdzie jakiś element ze zbioru A. Prawda? Czyli w tym jest zawarty z kolei zbiór, aha, to miało być A, dobrze, czyli niech będzie tutaj A. Czyli może się zdarzyć, że otrzymam pewien większy zbiór, czyli tym razem przeciwobraz obrazu zawiera w sobie zbiór A. No i to wszystko jest może takie zbyt abstrakcyjne i w następnych filmach zobaczymy konkretne przykłady, jak znajdować obrazy i przeciwobrazy podzbiorów.